Osoby, które są zainteresowane marketingiem, uważam, że popełniają jeden bardzo ważny błąd. Dotyczy on zarówno początkujących marketerów, jak i osób, które w tej branży pozjadały już zęby. Bardzo często zamiast o pryncypiach, podstawach, regułach dobrej komunikacji, myślą przy planowaniu strategii marketingowej o kanałach. Co będziemy robili w tym kanale, co będziemy robili w innym. W efekcie podejmują bardzo sztywne działania, czy pewne ustalone, przetarte, tak zwane best practices. Moim zdaniem to, co wyróżnia dobrą komunikację, taką, która będzie przekonywała ludzi, jest po prostu empatia. Nic nie zastąpi zwykłego, ludzko podanego, fajnego komunikatu. Żadna korpa, sztywna mowa nigdy nie sprawi, że człowiek zostanie przekonany do czegokolwiek. Więc jeżeli interesuje Cię kariera w marketingu, albo jesteś doświadczonym marketerem i chcesz coś zmienić, to skup się na tym, żeby przede wszystkim to, co wypuszczasz w świat, brzmiało jak najbardziej ludzko, a ludzie to docenią.